Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Jeszcze chwila, jeszcze dwie i za moment rozpocznie się zakończenie roku szkolnego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Łomży. Ostatnie przygotowania trwają, a warto zaznaczyć, że jesteśmy w szkole z 400-letnią tradycją. Ważność poprzez standardowy sztandar szkoły wprowadzić. Chciałbym, byście ucząc się w tej szkole o 400-letniej tradycji pamiętali, że źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku. W oparciu o taki sposób myślenia wydaje mi się, że możemy od was wymagać bardzo wiele, na co wskazują nie tylko wyniki klasyfikacji, ale również promocji, tytuły finalistów i laureatów Olimpiad Ogólnopolskich. Ja prymusem nigdy nie byłem, ale w szkolnej ławce po raz kolejny się zobaczyłem. Jak jeszcze sam uczyłem się, było bardzo modne stwierdzenie, że nauka to potęgi klucz. No i widocznie tak jest. Jest jeszcze jedna część tego powiedzenia. A kto zbiera wszystkie klucze, będzie woźnym. Ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy dzisiaj kończą rok szkolny, będą szli na swoje wymarzone wakacje, później będą kontynuowali naukę, bądź też w gimnazjum, bądź też w liceum, bądź też pójdą na studia, nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. A tak naprawdę, jakie mają plany na wakacje i jak cieszą się ze swoich ocen na świadectwach uczniowie łomżyńskich szkół, dzisiaj będę się o to dopytywał. Ja mam do was takie pytanie, czy jesteście zadowoleni ze swoich świadectw i jeżeli tak, to z jakich przedmiotów najbardziej? Znaczy, ja chyba jestem zadowolona i najbardziej z historii. I w sumie cieszę się z tego, bo zdaję historię na maturze. Jaka średnia mniej więcej? No tak 4,1. A u koleżanki? Też 4,1. A u kolegi? 3 z kawałkiem, nie wiem. Znaczy, ja jestem zadowolona, ale mogło być lepiej. A tak jakbyś zerknęła na świadectwo, to z czego jesteś najbardziej zadowolona? Z jakich przedmiotów? Najbardziej zadowolona jestem z przedmiotów, które mam na rozszerzenie, na maturze, czyli z historii i z WOS-u. Powiem, że średnio, aczkolwiek starałam się najbardziej jak mogłam. Średnia 4,3 i najbardziej jestem chyba zadowolona z geografii, historii. Sądzę, że jestem zadowolona. Patrząc na tą szkołę, sądzę, że mam bardzo wysokie wyniki w nauce. Z jakiego przedmiotu jesteś najbardziej zadowolona? Sądzę, że jestem zadowolona z historii, jednak to jest przedmiot, który chciałabym zdawać na maturze. A jaka średnia? 4,37. Nie jestem zadowolona ze swojego świadectwa. Czemu? Bo mogło być lepiej. A jakie przedmioty poszły ci najlepiej? Matematyka i... Zerknij! Masz ściągę. Teraz jesteś na wakacjach, to już możesz ściągać. Religia i WF. Okej, a jakie plany na wakacje? Brak tymczasowy. Zupełnie zero? Zupełnie zero. Znaczy ja wyjeżdżam za granicę, ale jeszcze pewnie do innych, do Warszawy może pojadę, nie wiem, zobaczymy. Ja również wyjeżdżam za granicę. Już jutro. Okej, okay, na długo? Na tydzień, ale potem znów, więc tak to będzie przeplatane. Będę siedziała tutaj i za granicą. W domu głównie. Nadrabię zaległości, bo w tym roku to za dużo w szkole mnie nie było. Także w domu głównie. Okej, okay. A u dziewczyn? No ja planuję trochę podróżować. W sumie nie wiem. Idziemy razem na koncert. Jaki koncert? Na Justina Timberlake'a. Jeszcze nie, ale sądzę, że już niedługo gdzieś wyjadę. Wyjeżdżam do Włoch z rodzicami i do Warszawy na Mazury, także... Będzie wesoło. No mam nadzieję. W pierwszym liceum w ławce czułem się naprawdę bardzo dobrze, jednak wielkim sentymentem darzę tą szkołę, czyli łomżyński ekonomik, które zdarzyło mi się kończyć. Na szczęście rok szkolny już się skończył dla wszystkich uczniów. Teraz wychodzą ze świadectwami. Zaraz zobaczymy, czy są zadowoleni ze swoich ocen na świadectwach. Z angielskiego, z WF-u oczywiście. Jaka średnia mniej więcej? 4,0. Najwięcej to 4 i to tak z geografii. Z matematyki. No ogólnie to z ocen jestem zadowolona. Najlepszy przedmiot, z którego masz najlepszą ocenę? Niemiecki. No, najlepiej. Okej, okay, co jeszcze dobrze ci poszło? Wychowanie fizyczne. Też nie jest źle. I praktyka zawodowa na bardzo dobry. Z WF-u.
Jaką masz ocenę z WF-u? No, 3. Ale pokaż, jak to mniej więcej wygląda. Nie, no słuchaj, chłopie, nie jest tak najgorzej. No idealnie, najważniejsze, że się zdało. Powiedz mi, jakie masz plany na wakacje, bo właśnie się dla ciebie zaczęły. No idę do pracy. I na całe wakacje, czy tylko na jakąś część? Tak, całe wakacje. No ewentualnie tam z tydzień wolne sobie zostawię, tylko to całe wakacje. Odpocząć, wyjechać nad morze, na Mazury. Jakiś wyjazd za granicę? Wyjeżdżam z koleżanką nad morze. Na długo? Na tydzień, na razie. A tak, to nie wiem, no odpoczywać. Okej. Okay. Mogę jeszcze raz tylko zerknąć na twoje świadectwo? Jejku, jak ja bym chciał mieć takie oceny, jak uczyłem się w tej szkole. Byłoby na pewno zupełnie inaczej. Chciałem się zapytać, jak wam ogólnie poszło i czy jesteście zadowolone ze swoich świadectw? No pewnie. To ma świadectwa, ten ma. A to dlaczego nie macie? Nie, mamy, wszyscy mamy świadectwa. Tak. No to okej, dobra, to powiedzcie, jakie przedmioty są dla was, że tak powiem, takie, z których jesteście najbardziej zadowolone? Matematyka. Ale to nie Kłam. Chemia! No pewnie, na pewno. Polski, o! W miarę, no, ja dobrze się nie uczę, ale... Jaka średnia mniej więcej? 3 coś. Czy jesteście zadowolone w tym roku ze swoich świadectw? Tak, jesteśmy. A z jakich przedmiotów najbardziej jesteście zadowolone? Z polskiego języka. Z czego jeszcze? Nie wiem, tak ogólnie ze wszystkich. Tak, jestem. Z jakich przedmiotów najbardziej? Jaka średnia u ciebie jest? Prawie 4-0, ale najbardziej no WF oczywiście, bo gram w siatkówkę i to jest moje hobby. Okej, okay, a poza, że tak powiem, WF-em, co jeszcze? Przedmioty zawodowe. Produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie i tym podobne. Tak, oczywiście. A z jakich przedmiotów najbardziej? A z różnych, z WF-u, z religii. A koleżanka? No, tak samo chyba raczej. Jakie macie plany na wakacje? Chcę trochę odpocząć, popracować, zarobić trochę na wakacje. Wyjazd z rodziną na Mazury. A jeszcze nie mam planów. Na razie żadnych. No dobra, jakie koleżanka ma plany na wakacje? No na pewno jakieś fajne. Na spontane. Powiedzcie mi, czy jesteście zadowoleni ze swoich świadectw? No, jestem zadowolony. A jakie przedmioty poszły ci w tym roku najlepiej? Matematyka i fizyka chyba. A kolegom? Również matematyka i fizyka. Kolega? Historia i informatyka. Jakie przedmioty w tym roku poszły ci najlepiej? W sumie... Wszystkie. Matematyka, religia i wiedza o kulturze. Biologia też, jestem zadowolona. A jakie macie plany na wakacje? Na pewno jadę z dziewczynami do Gdańska i z rodzicami do Hiszpanii. I jeszcze na wyjazd z zespołem. Okej, jakim zespołem? Mażoretek. Fajnie, a ty? No ja właśnie tylko do Gdańska, a dalej już nie mam planów. Z dzisiejszej sondy jasno wynika, że łomżyńscy uczniowie dobrzy są z wychowania fizycznego, z religii, ale także nie jest obca im biologia, matematyka czy też chemia. Ja nie bez powodu siedzę przy pomniku pani Hani Bielickiej, która również kończyła jedną z łomżyńskich szkół. W tym momencie w tym budynku mieści się drugie liceum ogólnokształcące. Ja życzę wszystkim uczniom udanych wakacji, do zobaczenia w szkole za 2 miesiące. No i teraz chyba najlepszym przykładem muzycznym na to, jak czujecie się, będzie utwór zespołu Otto. Po prostu wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.